Aha, ziobnisz. I co, to jest żarówka i tylko ona jest na co? Na środku z baterią? Mhm. A jaka jest bateria? Paluszki. I na paluszki, tak? Mhm. I co, to pójdzie na balkon? Mhm. Fajne, bardzo fajne. Poczekaj. Najlepsza skrytka. To jest twoja skrytka? A co powiedziałeś mi przed chwilą na temat koszulki? No, że tutaj jest takie gładkie. Nie, tutaj jest tak... powiedziałeś, że o moje koszulki to dbasz, bo powiedziałem, żeby wyprasować ją, tak? No. A o inne to, że nie. No, tak. Marcela plecak zostawia sobie w samochodzie. Idziemy na piechotę do pracy. Dlaczego ty jechałeś po ulicy, jak tutaj samochód jechał? Niektórzy jadą na hulajnodze. Dlaczego jechałeś? Co? No, poczekaj, mogę do niej? Na chwilę? Możesz, daj mi plecak. Słuchaj, kręcimy dzisiaj twojego vloga. Ale pokemony! Co? Chłopaki zbierali pokemony? Też chcę. Bo tata, ja wiem, jak można złapać Pikachu. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Witajcie, grubasek, w tym nowym, pięknym dniu. 110 kilo. Dzisiaj się zważyłem. Ale nigdy nie miałem więcej niż 110, więc 110 to jest waga maksymalna i już nie może się podwyższyć. Uczymy się z Marcelem o Mazowszu i nawet nie wiedziałem, że na Mazowszu są właśnie jakieś takie wycinanki. A Mazowsze to prawie Piotrków, ale prawie. Tata, zobacz. Bo Mazowsze leży tutaj, a Piotrków zaraz gdzieś tam obok. W zasadzie Piotrków to nie jest w żadnym regionie tak naprawdę, w konkretnym. Co? No, tak akurat tak się znalazło. No. Teraz Marcel otrzymał paczkę, no i zastanawiałem się, czy... Poczekaj, nie przeszkadzaj, muszę ustalić się najmniejszy od najmniejszego. Dobra, te będą tutaj. Dobra, trzeba to wszystko posprzątać. A ta druga paczka też jest moja. Jesteś zadowolony? Lubisz dostawać prezenty? Ale tata, wiesz co, ja widziałam taki program, że oni uczestniczyli, no i oni dodali tu taką całą kolekcję mieli. Tak? Mhm. Zadowolony? No i powiedz mi, opłaca się nagrywać? A druga paczka też dla mnie? I też dla ciebie. Jeśli będzie ten, tak. No i niestety nie zdążyliśmy z tego złożyć, nie zdążyliśmy nagrać wszystkiego, musimy iść do szkoły. A nie lubię tak rozdzielać na części. Chodź. Co kupujesz sobie? Marcel kupił sobie niby croissanta, ale z wyglądu, bo był zdziwiony, że on dwa złote. Ale jak on wygląda? Co to jest? Jaki to jest croissant? Czekoladą. Słuchaj, przecież to jest zwykła bułka. Poczekaj. To jest zwykła bułka, tylko... Lola czekolada. No tak. Troszeczkę niby jakieś tam inne ciasto. A w środku karmel. Nie, a jest coś jeszcze, tak. No i tak jest często. Zaczynają, kupują, nie kończą i później co? Ja mam to jeść? Marcel, ja to wyrzucam. Czy chcesz? Zobacz, to jest strasznie dużo słodkiego. Chcesz to, czy nie? Do kosza. Widziałeś, że ten tutaj wjeżdżał pan i w ogóle się nie zatrzymał? No zauważyłeś to, że dojeżdżałeś tutaj? Pytam się go, czy cię widział? Mówi, że nie widział cię. No ty stanąłeś dobrze tutaj. Samochód skręca w tą stronę. Nie widziałeś tego? Musisz się rozglądać. A i dlatego się zatrzymałeś? Zobaczymy, czy się zorientuje, że nie ma plecaka. Jestem ciekaw. Za 8 minut dzwonek. Ale zobacz, jak dużo tych jest. Ty przyjechałeś na hulajnodze. Idziesz do szkoły? No to na razie. Czy dużo rowerów? No i dobrze, fajnie. Idziesz do szkoły? No to na razie, cześć. A odbierzesz też mnie? Odbiorę cię. Pa. No pa. No. Fajnie, że będziesz miał się z czego uczyć. Co? Nic, idź. A plecak? No właśnie, plecak, no. Gdzie jest plecak? Poczekaj tutaj, idę po plecak. Wpadłem na chwilkę do domu, też odpocząłem sobie. Ostatnio za dużo pracowałem.
I mówię, że troszeczkę sobie teraz odpuszczę, jakieś pół godzinki, taki bulecik, trochę leżałem. Mówię, bo leżałem, odpocząłem, więc teraz do pracy. Tylko nie mogę na hulajnodze, nie wziąłem plecaka. No i z tym aparatem jak jechać? Nie bardzo. Ja to dzisiaj chyba nie spoglądałem w ogóle na pogodę, bo padało, tak jak widać, a ja na krótko. No i zimno jest do tego, a ja wszyscy inni w kurtkach, poubierani, a ja letnio. W zasadzie wiosennie, no dobrze, to założyłem. A miałem, wiesz, że miałem tego nie zakładać? Rano nie padało, rano było tak w miarę okej. Mówię, a tam nie będę zakładać. Nie wiem, a ty odpakowałeś wszystko? Nie. Dobra, kończymy Marcela film. Teraz jesteśmy już po szkole. Masz jeszcze siłę, żeby nagrywać? Tak? I energię? No. Ja jestem ciekaw. Ja już nie. Będzie troszeczkę inne światło, bo niestety jest to światło. Wtedy świeciło bardziej słoneczko z rana. Tak? I co, opada deszcz? Czyli co, zawieź się? Babcie też. Babcie też? Dobrze. Sobota. Okej. Papa, bicie. Papa, kocham cię. Co? Chodź. Opada, dam, do samochodu. A miałeś iść sam do pracy, pasy. Miałeś iść sam do domu, jakby ci tak deszcz przylał teraz. Ale na szczęście nie jest aż tak bardzo mocny. Na razie, pa. Kocham cię. No, ja też cię kocham. Przed chwilą zadzwonił do mnie Tomek i się mnie pyta, czy jak jest taki deszcz, to my gramy. I czy w ogóle gramy. Ja mówię, no ale jaki deszcz? No przecież no kropi, no pada, ale to... To przecież nie ulewa jeszcze. Ostatnio była taka jakaś afera na YouTube, no na YouTube'a się też przeniosła. Dziewczyna została pobita. Natomiast tutaj jest analiza chłopaka, który tutaj ma kanał ZNE. Analizuje, jak się ona zachowuje, czyli mowa ciała, mruganie, gdzie się spoglądasz i tak dalej. No i w pewnym momencie analizuje mówienie naprawdę. Ja też czasami mówię. I tutaj jest to odbierane jako kłamstwo, czyli podkreślenie, że mówię, że jak na przykład, że naprawdę coś opowiadam i mówię naprawdę, to tutaj ten autor tego kanału mówi, że to jest jakby, że to jest kłamstwo i tylko ma zmusić widza do tego, żeby w to uwierzył. I ja mu napisałem też komentarz, bo w moim przypadku, ja, czasami się zdarza, że mówię naprawdę i nie jest to kłamstwo. Tylko jakby chcę uwiarygodnić, chcę, że może się, niektóre rzeczy mogą się wydawać, że to nie jest prawda, a ja chcę, żeby mój widz uwierzył w to, że to, co mówię, jest prawdą. Naprawdę. To, co ja mówię, że nie kłamię, to jest prawdą. W ogóle nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak mowa ciała jest bardzo ważna. Ja swego czasu, ale to dosyć dawno, przeczytałem właśnie kilka książek na ten temat. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, to wiesz, co zapamiętałem? Tak mocno zapamiętałem, żeby dostosowywać swoją pozycję do rozmówcy. Czyli na przykład, jak rozmawiałem z właścicielem jakiejś firmy i on był na luzaka siedział, to ja też siadałem na luzaka. Może nie aż tak bardzo jak on, ale powiedzmy luźno. A jeżeli ktoś, wiesz, elegancko przy stole siedział, to ja też dostosowałem się do niego. W ogóle kiedyś to ja się dziwiłem, dlaczego na przykład rodzice wiedzą, że ja coś okłamuję? Skąd oni wiedzieli, jak byłem mały? Natomiast jak teraz patrzę na chłopaków, no to jest bardzo łatwo wyczuć to. Dzieci najczęściej mają spuszczony wzrok w dół, chodzą wzrokiem dookoła, nie patrzą bezpośrednio. A dobra, teraz taka magiczna sztuczka. Jeżeli chcesz kogoś okłamać, oszukać i chcesz mu patrzeć prosto w oczy. I proszę, kto to idzie? Babcia. Idziemy tylko do za każdym razem płaczesz. Bo dlaczego dzieci płaczesz? Dzieci, mamo, czy... W domu nie płaczę. W domu nie płaczę. Oglądanie. Nie, jak mnie ogląda w domu, nie, bo jest. Nie ogląda. Tak? Ogląda? Tylko I może dlatego, i dopiero właśnie, jak mnie zobaczy naprawdę, to mówi: wujku, ty w telewizji wyglądasz zupełnie inaczej. Dużo lepiej. A na żywo, mamo, czy ja często cię okłamuję? Okłamywałem. Nigdy. Jak to? Nie. Trochę tak. No chyba musiałem kiedyś. W czasach młodości i dzieciństwa, no chyba tak. A ty często kłamiesz, mamę? Nie. Teraz właśnie przed chwilą mówiłem. Nie. Wiesz, co zrobiłeś?
wzrokiem patrzyłeś dookoła w dół. Czyli uciekłem od... Tak jest. A wiesz jak kłamać? Wiesz co trzeba robić? Ja nie umiem kłamać. Tutaj patrzeć, o, w tą część. I jak... Żeby okłamywać kogoś i patrząc mu prosto w oczy, musisz patrzeć tutaj. Jeśli będziesz to robić i będziesz patrzeć mu prosto w oczy... Czyli nie kłamiesz. To będziesz kłamać, ale twój rozmówca będzie myślał, że nie kłamiesz. Że w zegarku ci teraz dopiero wyskoczyło? A mi też cel wyskoczył teraz, musiałem kliknąć. Mi też wyskoczył. Ale teraz. A ty miałeś ile? Ja mam 9400 kroków. Ja mam 13 tysięcy. Czyli u ciebie ty musisz więcej zrobić, żeby był cel zrealizowany. No. Czy koszykówka jest wolna? No, wszystko, skatepark jest wolny, zobacz. Wszystko wolne. Tata już strzelił chyba 3 bramki. Ruch w środek. Idę po linii. Wow! Brawo! Tata! Ale tata strzelił gola. O kurde. Trening zakończony. Dzisiaj nawet miałem specjalnego gościa na treningu, mianowicie tego oto pana. Hej, hello. Jak ci się podobała? Taty gra? Ile bramek strzeliłaś? Nie wiem ile. A jak? Zadowolony z taty? Podaj. Zadowolony z taty no. Jesteś czy nie? Tak? To pokaż teraz co ty potrafisz. Pokaż co ty potrafisz. Nie? Tak, krawczy leci. O o. No tak krawczy leci. No i się wbiłaś z tatą. A, że znowu, o widzisz? Znowu sobie zdarłem. Kurde. Nie, noga mu się wykrzywiła. No, no. No. Co ty gadasz? No. Pokaż. Bardzo. Co? Czy się ma? Ale wykrzywiła mu się. Milo, jak ten? Cofnęła się? Nie, Milo, jeżeli żartujesz, to proszę cię, nie, nie ten. Milko. A weź stań. Chodź, zatrzymaj. Pokaż. Bo mu wziąłeś go do tyłu, a ona mu została ta noga. Dobra, a weź się połóż. Czekaj, musimy to... Nie, nie. No ale ja nie wiem, czy go... Nie no, tak to by wiesz, no by zwijał się ten z bólu, jakby coś tam. No, przekrzywioną, tak? Nie, co tutaj się zabolało teraz? Co? No bo ma, wiesz, ma... No na razie to jest świeże, tak? A ja nie mam lodu. A tu... Co tu masz, Milu? Nie. Zobacz, widziałeś to? Nie, na razie tutaj nic nie ma. Szymane. Ale nie wiem, czy tutaj by ci coś pobolało, tutaj? No tak, bo jak ci no... Tak. Bo ja widziałem, że ta noga została jemu. No ale nie tak, że z boku. Nie. Tak.